Czy ty naprawdę straciłaś znajomych przez ten program? No, może nie przez ten program stricte, ale ja robiłam dwa projekty na raz i ludzie wychodzą z takiego założenia, że jeżeli ja bym się chciała spotkać, to każdy, kto chce się spotkać, na pewno znajdzie czas, bo nie ma takiej możliwości, żeby nie znaleźć czasu. A ja nie miałam przez 4 miesiące żadnego dnia wolnego, pracowałam od poniedziałku do poniedziałku, robiłam 3 projekty, robiłam dubbing do Dalmatyńczyków, do ulicy Dalmatyńczyków 101, robiłam serial Bliniarze i robiłam program. I to wszystko było tak ustawione produkcyjnie między sobą, między produkcją Twojej twarzy i produkcją Gliniarzy, żeby to zazębić tak, że no niestety nie miałam wolnych weekendów, a wiadomo, też chcę wrócić do domu, z mamą się nie widziałam 2 miesiące, więc no jak znaleźć jeszcze czas dla znajomych? I bardzo to było przykre, jak niektórzy mówili, no nie masz czasu na kawę, dobra, gwiazda się z ciebie zrobiła, nagle dostałaś, wielka gwiazda. To nie o to chodzi, tak, soduwa. Zupełnie nie w ten sposób, natomiast mówię, te osoby, które były, które mnie wspierały i są ze mną do tej pory, ten program dużo zweryfikował, ja się z tego cieszę. Dla mnie Piotr Gąsowski powiedział, że to smutnie brzmi. To nie, to w ogóle nie jest dla mnie smutne. Właśnie to jest coś bardzo fajnego, bardzo fajne doświadczenie i każdemu życzę, bo po co otaczać się ludźmi fałszywymi?